Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Ciąg dalszy przesłuchań związanych z aferą Amber Gold. Sejmowa Komisja Śledcza przesłuchuje świadków związanych z Komisją Nadzoru Finansowego. Dziś zeznają były rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz i zastępca Departamentu Prawnego Komisji Marcin Pachucki. Były rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Łukasz Dajnowicz oraz zastępca Departamentu Prawnego Komisji Marcin Pachucki to osoby, które wykonywały jedne z pierwszych czynności w KNF, jeśli chodzi o Amber Gold. Komisja Nadzoru Finansowego jako pierwsza instytucja 15 grudnia 2009 roku złożyła doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Parabank. Zawiadomiony został Urząd Skarbowy, który nie podjął kontroli. KNF złożyła też zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Gdańsku. Ta jednak odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się znamion przestępstwa. Komisja Nadzoru Finansowego odwołała się od tej decyzji. Prokuratura ponownie zajęła się sprawą. W sierpniu 2010 roku umorzyła śledztwo, a po kolejnym zażaleniu KNF sąd uznał, że śledczy mają podjąć dochodzenie. W lipcu 2012 roku postępowanie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z działalnością Amber Gold z zawiadomienia KNF przejęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Pierwszy zarzut oszustwa znacznej wartości wraz z wnioskiem o areszt wobec szefa Amber Gold Marcina P. prokuratura okręgowa w Gdańsku postawiła pod koniec sierpnia 2012 roku. Jesienią 2012 roku śledztwo przeniesiono do prokuratury okręgowej w Łodzi, która w czerwcu 2015 roku sporządziła akt oskarżenia w sprawie Amber Gold. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz propozycje zmian w ustawie o pracownikach tymczasowych to tylko niektóre tematy, jakimi na dzisiejszym posiedzeniu rządu zajmą się ministrowie. Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma dać narzędzie do walki z nielegalnym obrotem niektórych towarów, w tym objętych akcyzą. Resort chce elektronicznie monitorować drogowy transport towarów. Odpowiednich zgłoszeń w przypadku transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej będą dokonywać zarówno przewoźnicy, jak i wysyłający oraz odbierający towar. Zwolnieni z tego obowiązku mają być między innymi operatorzy pocztowi. Monitoring transportu drogowego w 2017 roku ma przynieść 330 milionów złotych dodatkowych dochodów budżetu. Poza tym rząd zajmie się dziś projektem noweli ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z projektem ustawy wszystkie umowy o pracy z kobietami w stanie błogosławionym przedłużą się do dnia porodu, dzięki czemu kobiety będą mogły korzystać z urlopu macierzyńskiego. Centralne Biuro Śledcze Policji z Gorzowa Wielkopolskiego zlikwidowało grupę przestępczą. Gang zajmował się kradzieżą samochodów z Polski i Niemiec. Zatrzymano szefa grupy i jej 9 członków. Według ustaleń policji skradziono około 200 samochodów o wartości od 20 do 60 tysięcy złotych. Auta te następnie były demontowane, a części sprzedawane. Grupa działała na terenie Polski i Niemiec od 2014 roku, głównie w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Złodzieje specjalizowali się w kradzieżach samochodów marki Volkswagen, Skoda i Seat. Ale w ich zainteresowaniu zdarzały się również takie marki jak Audi czy Mercedes. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego od kilku miesięcy zatrzymywali osoby związane z tymi kradzieżami. 5 spośród zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych prokurator zastosował dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zatrzymanym mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. A teraz o niecodziennym pomyśle dotyczącym uczczenia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Żeglarze z Wielkopolski chcą wybudować 20-metrowy jacht Powstaniec Wielkopolski. Koszt przedsięwzięcia to 10 milionów złotych. Pieniądze na ten cel zbierać będzie fundacja o nazwie Żegluj z nami Wielkopolsko. Od 2 do 3 lat tyle czasu ma zająć budowa jachtu Powstaniec Wielkopolski. Założyliśmy sobie, że na stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego uda nam się zwodować stalowy kadłub naszej jednostki. Wybudowanie tego kadłuba wydaje się nam być możliwe
za kwotę niewiele przekraczającą 1,5 miliona, może 2 miliony złotych, to zależy od negocjacji ze stocznią. Tłumaczy Tomasz Działyński, przewodniczący Rady Fundacji Żegluj z nami Wielkopolsko. Fundacja właśnie rusza ze zbiórką pieniędzy na budowę żaglowca. Jacht ma kosztować 10 milionów złotych, mówi Maciej Olszewski, prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Najtrudniejsze jest oczywiście zebranie pieniędzy i tutaj jakby będę się odwoływał do ofiarności społeczeństwa wielkopolskiego. Jacht ma mieć 24 metry długości i 3 metry zanurzenia. Wyposażony będzie w 2 maszty. Na pokład wejdzie maksymalnie 20 osób. Koncepcja pływania jest taka, aby pływać z młodzieżą od czerwca do końca września, tutaj na Bałtyku, na wodach Morza Północnego. Natomiast później założenie jest następujące, żeby ta jednostka płynęła na południe Europy, na wody Morza Śródziemnego, na Wyspy Kanaryjskie. Mówi Tomasz Adamczyk, wiceprezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Poprzez budowę jachtu i późniejsze jego eksploatowanie związek chce promować Wielkopolskę, jej historię, a przede wszystkim zwycięskie powstanie. Odczuwamy jako środowisko żeglarskie potrzebę zorganizowania spójnego programu wychowania obywatelskiego i morskiego młodzieży. Młodzieży, która jest w całej Wielkopolsce, program, który będzie obejmował jakby całą Wielkopolskę, czyli wszędzie tam, gdzie walczyli powstańcy. Więcej o tym nietypowym projekcie można przeczytać na stronie internetowej www.powstaniecwielkopolski.pl. Brytyjski Sąd Najwyższy uznał, że premier Theresa May potrzebuje zgody parlamentu, aby rozpocząć formalny proces wychodzenia z Unii Europejskiej. To z pewnością opóźni negocjacje między Zjednoczonym Królestwem a Wspólnotą. Wyrok oznacza, że May nie będzie mogła rozpocząć negocjacji z Unią Europejską, dopóki nie zdobędzie poparcia deputowanych. Według stacji BBC powinno to jednak nastąpić do 31 marca. Wyrok oznacza również odrzucenie apelacji brytyjskiego rządu od listopadowego wyroku Wysokiego Trybunału. Zgodnie z jego orzeczeniem, brytyjski rząd nie może uruchomić procedury z artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego i rozpocząć negocjacji w sprawie Brexitu bez zgody obu izb parlamentu. Z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie chce transpacyficznej umowy o wolnym handlu i podpisał w tej sprawie specjalny dekret. Dodatkowo nowy amerykański prezydent podpisał rozporządzenie przywracające zakaz finansowania z funduszy federalnych organizacji międzynarodowych, które przeprowadzają tzw. aborcje. Przed nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych wiele pracy i sporo decyzji. Jak podaje New York Times, prezydent powinien obsadzić około 4000 stanowisk w swojej administracji. Wielu z nominantów będzie musiało zostać zatwierdzonych przez Senat. Natomiast światowych przywódców interesuje, jaką politykę zagraniczną będzie prowadził Donald Trump. Wszyscy, którzy mieli nadzieję, że usłyszymy coś bardziej konkretnego na temat polityki krajowej i zagranicznej w czasie mowy inauguracyjnej, muszą dziś powiedzieć, że w tej chwili jeszcze tego nie wiemy. Mówi szef niemieckiej dyplomacji. Minister Frank-Walter Steinmeier w wywiadzie dla gazety Bild powiedział, że wraz z wyborem Donalda Trumpa ostatecznie dobiegł końca stary świat XX wieku i że musimy nastawić się na niespokojne czasy, na nieobliczalne działania i na nowe niepewności. Pierwszym przywódcą zagranicznym, jakiego przyjmie prezydent Stanów Zjednoczonych, będzie premier Zjednoczonego Królestwa, Theresa May, która przybędzie do Waszyngtonu już w najbliższy piątek. Najważniejszym tematem rozmów będzie porozumienie o wolnym handlu między Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi w związku z planowanym rozpoczęciem negocjacji na temat Brexitu. Będziemy mieli okazję porozmawiać o naszych ewentualnych przyszłych stosunkach handlowych, a także o niektórych wyzwaniach, jakie stoją przed światem. Mam tu na myśli zwalczanie terroryzmu czy konflikt w Syrii. Znaczenie tej wizyty analizuje dr Tomasz Niedokos. Ze strony Donalda Trumpa jest to gest symboliczny odbudowania tej specjalnej relacji, special relationship między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, nadszarpniętej przez Baracka Obamy. Innym symbolicznym gestem Donalda Trumpa pierwszego dnia urzędowania było przywrócenie popiersia Churchilla do gabinetu owalnego, usuniętego wcześniej przez
Obamy. Dr Tomasz Niedokos przypomina, jak prezydent Obama ustosunkowywał się do ewentualnego Brexitu. Obama podczas swojej ostatniej wizyty w Wielkiej Brytanii przed referendum brexitowym mówił, że w wypadku wyjścia z Unii Europejskiej Wielka Brytania zostanie przesunięta na koniec kolejki przy podpisywaniu ewentualnej umowy o wolnym handlu. Donald Trump, jak widać, przesuwa Wielką Brytanię na sam początek kolejki, jeśli chodzi o stosunki handlowe i polityczne. Z kolei za tydzień, we wtorek, Donald Trump spotka się z prezydentem Meksyku. Prawdopodobnie tematami rozmów Donalda Trumpa i Enrique Peña Nieto będą kwestie bezpieczeństwa, imigracji oraz relacji gospodarczych między dwoma krajami. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych chce renegocjować północnoamerykański układ o wolnym handlu, do którego należą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Trump groził, że wycofa Stany Zjednoczone z tego układu, jeśli nie uzyska bardziej korzystnych dla swojego kraju warunków uczestnictwa. Najprawdopodobniej Trump i Peña Nieto będą też dyskutować o budowie muru na granicy z Meksykiem. Szef Pentagonu rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Celem rozmowy miało być podkreślenie znaczenia, jakie Mattis przykłada do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W rozmowie zostało omówione znaczenie wspólnych wartości. Szef Pentagonu podkreślił, że kiedy Stany Zjednoczone poszukują sojuszników, to zawsze zaczynają od Europy. Mattis i Stoltenberg zobowiązali się do konsultacji w nadchodzących miesiącach i czekają na osobiste spotkanie podczas szczytu ministrów obrony państw NATO, które odbędzie się w lutym. Pentagon poinformował, że minister Mattis rozmawiał również ze swoimi odpowiednikami z Kanady i Wielkiej Brytanii. Szef Pentagonu podkreślił, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania będą zawsze cieszyć się wyjątkowo bliskimi stosunkami w relacjach obronnych, które są podstawą amerykańskiego bezpieczeństwa. Prezydent USA wielokrotnie podkreślał, że w razie zagrożenia Stany Zjednoczone pospieszą z pomocą państwom Europy Wschodniej tylko wtedy, kiedy ich nakłady na obronność będą wystarczająco duże. W stolicy Kazachstanu trwają rozmowy w sprawie uregulowania konfliktu syryjskiego. Nie wiadomo jednak, czy delegacja reżimu prezydenta Syrii Bashara al-Assada spotka się z przedstawicielami rebeliantów. Rozmowy odbywają się pod auspicjami Rosji, Turcji i Iranu. Stany Zjednoczone będą reprezentowane przez ambasadora w Kazachstanie. Trwająca już szósty rok wojna zrujnowała kraj i uczyniła miliony ludzi uchodźcami. Nic zatem dziwnego, że Syryjczycy, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny, są pełni goryczy i sceptyzmu wobec toczących się rozmów. Spotkanie w Astanie, tak jak każde inne spotkanie, którego poprzedziło, to tylko show, a Syryjczycy są ofiarami. Każdy nami handluje, czy to Rosja, Iran czy Turcja. My jesteśmy ofiarami, a każdy z nich bierze swój kawałek tortu. Wszystkie te spotkania od początku kryzysu miały tylko uzasadnić zabijanie Syryjczyków. Te spotkania są bezowocne. Szef syryjskiej rządowej delegacji jednak zapewnia. Przyjechaliśmy tu, aby odnieść sukces. Nie będziemy brać udziału w manewrach mających na celu storpedowanie tych rozmów. W Kazachstanie nie będzie bezpośrednich rozmów rebeliantów z delegacją rządu Syrii. Przedstawiciel ONZ do spraw Syrii wyraził nadzieję, że pośrednie rozmowy mogą jednak doprowadzić do otwartych negocjacji pod auspicjami ONZ. Będzie to trudne, bo konflikt nie osłabł. W wymiarze militarnym mamy do czynienia z koncentracją aktywności rebelianckiej w prowincji Idlib na północnym zachodzie kraju i w okolicach Damaszku. Mamy też spore skupiska rebeliantów na południu Syrii, wzdłuż granicy jordańskiej. Sytuacja po zwycięstwie reżimu w Aleppo i jego sojuszników jest taka, że Bashar al-Assad i jego rząd kontrolują najważniejsze punkty terytorialne w Syrii, ale jak kilkakrotnie już mówiliśmy, nie mają wystarczających sił do tego, żeby objąć pełną kontrolą całą Syrię i ustabilizować sytuację. Kreśli aktualny obraz sytuacji dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojna przyniosła wiele cierpień miejscowym chrześcijanom, którzy doznali wielu krzywd ze strony głównie dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie. Od początku konfliktu pomaga im papieska fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak mówi ksiądz Rafał Cywka, wsparcie jest nadal potrzebne. Jest tam ogromna potrzeba pomocy humanitarnej przez zapewnienie tym ludziom żywności, przez dalej utrzymywanie mieszkań, które są dla nich specjalnie wynajmowane, ale też przez pomoc psychologiczną, medyczną
i co najważniejsze, edukacyjną. Jak konkretnie wesprzeć syryjskich wyznawców Chrystusa? Zachęcamy do wpłat na konto Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie z dopiskiem Pomoc dla Syrii, Pomoc dla Rodzin Syryjskich. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.pkwp.org. 54-letni Leszek Panek, który w lutym ubiegłego roku został aresztowany w Syrii, jest już na wolności. W negocjacjach w sprawie jego uwolnienia brali udział czescy dyplomaci. Leszek Panek ponad rok temu został zatrzymany przez wojsko w okolicach Homs w Syrii podczas kontroli. Polak sięgał do kieszeni, by jak utrzymywał, pokazać dokumenty. Żołnierze myśleli natomiast, że chce zaatakować i postrzelili go w nogę. Mężczyzna został oskarżony o działalność terrorystyczną. Groziła mu kara śmierci. Polska dyplomacja próbowała ustalić, co dzieje się z obywatelem naszego kraju. Niestety wszelkie próby kontaktu kończyły się fiaskiem. Warszawa poprosiła o pomoc Pragę. Czechy to jedyne państwo Unii Europejskiej i NATO, które utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Syrią. Obecnie Leszek Panek jest pod opieką polskiej służby konsularnej w stolicy Libanu, Bejrucie, i w najbliższych dniach wróci do Polski. To były informacje dnia. Przed nami prognoza pogody. Ja Państwu życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Milena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś pogodnie w centrum Europy. Na bezchmurne niebo będą mogli liczyć mieszkańcy Bukaresztu, Madrytu, a także Londynu. Nad pozostałym obszarem dużo chmur z opadami od deszczu po śnieg. Najchłodniej w Wiedniu i w Warszawie, około minus 2 stopni. Najcieplej w Rzymie, około 13. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w kraju. Dziś w całej Polsce zachmurzenie duże. W środkowych regionach spodziewane są opady śniegu. Temperatura od około minus 5 stopni na Podkarpaciu do około 3 na wybrzeżu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodnich kierunków. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1026 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.